To normalne, że zimą chcesz chronić się przed chłodem. Niestety, ogrzanie domu nie jest tanie. Dlatego podpowiemy Ci, w jaki sposób możesz ograniczyć wydatki i zadbać o dobry klimat we własnym domu. Przede wszystkim o zimie najlepiej jest pomyśleć wcześniej. Korzystając ze wsparcia Funduszu Termomodernizacji i Remontów, możesz poddać termomodernizacji swój dom. Dzięki temu znacznie ograniczysz straty ciepła, gdy nadciągną mrozy. Pamiętaj, żeby przed zimą zadbać też o okna. Czasami wystarczy prosta wymiana uszczelek, by na własnej skórze odczuć pozytywne zmiany. Doskonałym pomysłem będą także rolety zewnętrzne. Latem ochronią Cię przed upałami. Zimą przydadzą się w mroźne, pochmurne dni, bo dzięki nim zatrzymasz wewnątrz więcej ciepła. A co jeśli zimową porą mocno grzeje słońce? Wtedy podnieś rolety i odsuń zasłony. Słońce pomoże Ci ogrzać dom. Pamiętaj też, by zimą nie zasłaniać niczym kaloryferów. Meble, a nawet zbyt długie firanki mogą zabrać Ci ciepło. I nie szalej z ogrzewaniem. Tropikalne klimaty nie są dobre ani dla Twojego portfela, ani dla zdrowia. Dlatego nie przegrzewaj mieszkania. Pilnuj tego, żeby temperatura wewnątrz była optymalna. A gdy nie macie w domu, nie marnuj energii. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której powinieneś pamiętać. Jeśli na szybach lub ścianach osadzają się kropelki wody, to znak, że powietrze jest zbyt wilgotne. A skoro tak, to może pojawić się on. Grzyb. Takie warunki są idealne dla tego intruza. Wilgoć w domu może być powodem częstych przeziębień, a nawet groźniejszych chorób. Do tego ma wpływ za wysokość rachunków za ogrzewanie. By nie dopuścić do takiej sytuacji, regularnie wietrz pomieszczenia. Ale pamiętaj, by robić to z głową. Najpierw zakręć grzejniki i odczekaj chwilkę. Teraz możesz otworzyć okna. Każde pomieszczenie wietrz oddzielnie. Dzięki temu unikniesz przeciągów, które mogłyby zbytnio wychłodzić Twój dom. By wpuścić do środka odpowiednią ilość świeżego powietrza, wystarczy zaledwie parę minut. Tylko nie bądź nadgorliwy. Zbyt długie wietrzenie nie służy meblom i elektronice. Po wszystkim zamknij okna i odkręć kaloryfery. Po kilku minutach temperatura powinna wrócić do normy. Jeśli wietrzenie mieszkania wejdzie Ci w krew, to zyska na tym Twoja rodzina, dom oraz budżet. O dobrych praktykach przypomina Bank Gospodarstwa Krajowego.